Hej, dzisiaj będzie śmiertelnie poważna opowieść o poetce zafascynowanej śmiercią, Halinie Poświatowskiej, która tak naprawdę na imię miała Helena, takie imię otrzymała na chrzcie, zmieniła je dopiero w 1961 oficjalnie. Jej historia zaczyna się w 1934. Ojciec Felix poznaje swoją przyszłą żonę Stanisławę z domu Zięba. Poznaje ją w sklepie swoich rodziców. W 1935 na świat przychodzi nasza bohaterka. Kilka lat przeżywa względnie spokojnie wraz z rodziną. W 1939 następuje klęska. Jest wojna, matka z córką uciekają z Częstochowy. Kiedy się orientują, że już nie ma żadnej drogi ucieczki, wracają do domu. Po klęsce kampanii wrześniowej wraca również ojciec. Jest rok 1942. Państwo Megowie otwierają sklep z rękawiczkami, torebkami, wyrobami skórzanymi. Historia kultury kocha pewne zderzenia, przebłyski, nakładki. I kiedy o tym opowiadam, przypomina mi się Zofia Stryjińska. Jej ojciec miał również sklep z wyrobami skórzanymi. Ale wracamy. Rodzice przyjmują dwa lata później w swoim domu kuzynkę, Teresę Bigosińską. Uciekła z Powstania Warszawskiego. Za moment będzie ofensywa wyzwoleńcza radziecka w Częstochowie. Łomot jest tak wielki, strach jest jeszcze większy, że rodzina ukrywa się w piwnicy. I znowu błysk i zbliżenie. Gdzieś na jakiejś ulicy w Częstochowie w tym samym czasie przebywa nie kto inny, tylko Marek Łasko, którym Poświatowska będzie zafascynowana, opowiadając o nim w swoich listach. Wracamy do Halszki, która ma 11 lat i pobyt w wilgotnej, ciemnej piwnicy skutkuje chorobą, angidą. Jaki jest efekt? Złożona wada mitralna z przewagą niedomykalności, czyli ciężka choroba serca, która uniemożliwi jej normalne funkcjonowanie i przestawi całej rodzinie życie na inne tory. W tym samym 1942 roku, kiedy otwarli sklep, przyszła na świat siostra Elżunia, a w 1945 obie siostrzyczki ciężko chorują. Już wtedy wiadomo, że Haśka cierpi na ciężką chorobę serca, natomiast mała Elżunia po 3 dniach chorowania mówi tak: czuję w gardełku umieranie i wieczorem już nie żyje. Helena Halina Haśka wchodzi w świat śmierci w swoim otoczeniu, w swoim najbliższym otoczeniu. A rok później, w 1946, Haśce usuwają migdałki, a w 1947 rodzi się Małgosia. Kolejna siostrzyczka. Halina czule się nią opiekuje. Przewlekłe zapalenie w sierdzia uniemożliwia jej naukę. Przychodzi korepetytorka. Nasza bohaterka kocha poezję. Uczy się wierszy Mickiewicza i Słowiackiego na pamięć. Gra na pianinie. Rok później zdaje egzaminy i zostaje przyjęta do prywatnego gimnazjum Nauka i Praca. Marzy. Mogłabym z początku chodzić wolno i trochę, potem prędzej i więcej, potem jeszcze więcej w tym samym tempie. Zrobiłabym mostek, świecę, biegłabym, chodziłabym do kina, na spacery. Chcę być zdrowa, zdrowa, zdrowa. W 1949 odbierze świadectwo. Była najlepszą uczennicą. Po wakacjach gimnazjum zostaje zamknięte, wszyscy przenoszą się do liceum imienia Juliusza Słowackiego. Jest problem. Jest duży problem. Schody. Choroba uniemożliwia jej pokonywanie schodów. Leczą ją lekarze. Chyba 4 z nich
po kolei umiera, w końcu ona następnego pyta, czy on też umrze. Ojca wsadzają za domiar. Władza ludowa nie cierpi prywaciarzy. Szkolny lekarz zabrania jej przychodzenia do szkoły. 51 rok, rodzina osiada przy Jasnogórskiej, w parterowym budynku, w którym się mieści dzisiaj Muzeum Haliny Poświatowskiej. W tym nowym domu znajdują swoje miejsce zwierzęta, kot i pies. W tym samym roku urodzi się młodszy o 16 lat brat Zbyszek. W zasadzie poświęci się w życiu kultywowaniu pamięci o swojej siostrze. Wczesną wiosną 52 roku przyszła poetka spędza w Polanicy Zdroju. Jak zwykle czyta poetów z okresu romantyzmu, chodzi z kuzynem do kina i prowokuje. Nie ma problemu z emocjami. Emocje ujawnia. Czym jest zgorszona publiczność, najlepsza, najbliższa rodzina, towarzystwo, ale ją to bawi. Potem jest pobyt w Warszawie. Klinika w Warszawie ją dobija. Dookoła umierają młodzi ludzie. Bardzo wielu młodych ludzi. Przerażają się też studenci, którzy w ramach praktyk ją oglądają. Wreszcie wyjeżdża do Kudowy i poznaje szerokiego Adolfa Poświatowskiego. Rocznik 1930. Student filmówki, młody, ambitny i chory. Syn Adeli i Bolesława Poświatowskich. Urodził się w Koninie, wychował w Warszawie. Matka zginęła roznosząc ulotki. Niemcy ją uwięzili i ślad po niej zaginął. Do domu nie wróciła. Ojciec walczył w armii Andersa. Znaczy był wcześniej więziony w ZSRR. Adolfa, Ryszarda i jego siostrę wychowywali krewni. Poznają się w sanatorium. On się przedstawia jako student filmówki i proponuje jej próbne zdjęcia. Jest chory na serce. Wada po chorobie reumatycznej. Jest autorem etiud szkolnych Białe Skały i Lato. Współpracował w tamtym czasie z Sylwestrem Chęcińskim. Pisał do niej: moja mała dziewczynko, tak cudnie jest trzymać cię w ramionach, a tak strasznie źle, kiedy tęsknię, tak mocno, że szumi mi w głowie, że twarze ludzi są zielone, a domy wydają się potwornymi straszydłami, pragnącymi mnie przygnieść swym cielskiem, zimnym i obcym albo. W najbliższym czasie w Państwowym Instytucie Sztuki ma się odbyć sesja naukowa poświęcona Wyspiańskiemu. Zobaczą, co oni o nim myślą, te głowy niby to uczone, z napisem odwilż w oczach. Kochana, kochana, całuję cię calutką, twój Adaś. W tym czasie w biografii Poświatowskiej pojawia się postać profesora Juliana Aleksandrowicza, człowieka, który w zasadzie będzie jej towarzyszył w jej zmaganiach z chorobą do końca. Bardzo nietypowy człowiek. Będzie się nią opiekował w krakowskiej klinice. W samym Krakowie będzie człowiekiem, o którym się mówi, że uciekł z krakowskiego getta do partyzantki. Bardzo cieszy się bardzo wielkim szacunkiem. Otacza się ludźmi kultury i sztuki. On sprowadzi do Haśki Szymborską, a z nią przyjdzie Włodek, mąż Szymborskiej, o którym wiemy, że współpracował z wiadomymi służbami. Ale poza nimi przyjdzie cała plejada znakomitych nazwisk krakowskich. Aleksandrowicz będzie jej podporą w walce o wyjazd do Stanów Zjednoczonych na operację. Rok 1954 przyniesie ślub Halszki z Adasiem. Rodzice mają przerażenie w oczach. Zamiast jednego dziecka chorego na serce będą mieli dwoje. Lekarze odradzali ten ślub na wszelkie możliwe sposoby. Na upór Haliny nie było silnych. Miesiąc miodowy nasi młodzi państwo spędzą w Kazimierzu nad Wisłą. Adaś wprowadza się do domu swojej żony.
I niestety okazuje się, że nasilają się u niego bóle wieńcowe i to do tego stopnia, że trzeba wzywać karetkę. Leczyć się nie leczy, no to po prostu nie ma na to pieniędzy. Za dnia Adolf szaleńczo pracuje, a Halszka przygotowuje się do matury. Korespondencyjnie. Zda tę maturę w 1955 w Stalinogrodzie, czyli w Katowicach. On pracuje nad filmem o Wyspiańskim. W 1956 roku, kiedy jest rekonwalescentką w Rabce, czeka na Adasia. 24 marca do Rabki przyjeżdża matka. Adaś zmarł. Lekarz ostrzegał, osobno macie jakieś szanse, razem nie. Poświatowska zostaje wdową, mając 21 lat. Obrazy Adolfa są wystawiane w Łodzi i zostają ukradzione. Z całego dorobku pozostają trzy scenariusze i scenopis o Wyspiańskim. Po tych ciężkich przeżyciach jest powrót do kliniki hematologii profesora Aleksandrowicza. Halina sięga po lektury z filozofii. Pochowała siostrę, pochowała męża. Śmierci się boi jeszcze mocniej. Nie jest w stanie jej pojąć, będzie walczyć. Póki co płacze w gabinecie profesora, a on szuka pomysłu na to, jak ją wyleczyć. I znajduje. Napisz coś dla mnie, prosi ją. Ona go zaś pyta, co to jest śmierć. W sumie każdy jej wiersz jest opowieścią śmierci i próbą pytania, próbą odpowiedzi na pytanie i zatrzymaniem w poetyckiej frazie przemijających chwil. Jest ocaleniem tych chwil od śmierci. Jeszcze przez chwilę przebywa w Krakowie, ma jakieś kontakty z Niwińskim i z Włodkiem. Potem pobyt w Rawce, powrót do domu. Czyta. Co ona czyta? Strunę światła Herberta, balladę rycerską Grochowiaka, cuda Harasymowicza. Crème de la crème. W 1986 roku, wiele lat po śmierci naszych bohaterów, zostaje nakręcony film biograficzny Tętno. Na podstawie opowieści dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej. Jest to historia miłości, dwojga ludzi ciężko chorych. Ale wracając, z tego związku zostały listy. Już po śmierci Adolfa debiutuje Haszka w Gazecie Częstochowskiej. Szczęściem i człowiekiem za napórne. Dostaje zaproszenie na wieczór młodej poezji i na tym wieczorze zdaje sobie sprawę, że to jej osoba, jej uroda, fascynuje zebranych mężczyzn, mniej przyglądają się wierszom. Jest jeden człowiek, który jej na sali uważnie słucha, Ireneusz Morawski. Jest niewidomy. O tym dowiaduje się poetka dopiero po zakończonym wieczorze. Ten związek snuje się na granicy przyjaźni i miłości. Czytelnicy mieli okazję poznać Ireneusza Morawskiego bardzo niedawno. Do tej pory znany był z opowieści dla przyjaciela, a dziś dysponujemy listami skierowanymi do niej. Ślicznymi, skrzącymi się dowcipem, czułością. Stylistyka, proszę Państwa, z górnej półki. Radość czytania miała rację, kiedy prosiła go bardzo mocno o pozwolenie na druk. I napiszę do niego. Ireneusz, jest mi dobrze z tobą. Głupstwo, jest mi z tobą wspaniale. Czuję cię wszystkimi nerwami, rozpoznaję poprzez wszystkie ugarstwa. No a teraz powiedz, dlaczego to zrobiłeś? Albo nie mów dlaczego. Powiedz, jak mogłeś. Jak mogłeś, będąc sobą i znając mnie tak, jak mnie znasz, bo jeśli nie ty, to kto? Udawać, piszę udawać, że mnie nie ma. Że nigdy nie było, że. To tak, jak gdybyś mnie pogrzebał.
A w końcu co ja na to poradzę, że jesteś mi tak potrzebny, jak jesteś, a jesteś? Możesz nie pisać, możesz sobie milczeć, choćby wieczność. To i tak nic nie zmieni. Nie piszę, że cię kocham, bo to bzdura, ale pewnie cię kocham. I doda na koniec. O listy się nie martw, opiekuję się nimi troskliwie, kocham je, masz rację, one są wszystkie moje. I trudno ci będzie kiedykolwiek udowodnić, że tam to nie jesteś najprawdziwiej ty. Nie napiszesz już przecież takich listów do nikogo i już nikogo nie będziesz tak kochał jak mnie, prawda? Ireneusz Morawski, niewidomy student polonistyki i Halina Poświatowska stworzyli duet. Te z gruntu miłosne listy dzielą się na dwa etapy. Przed pobytem w Stanach i w trakcie pobytu w Stanach. Zostały niedawno opublikowane i są piękne. Adresat za życia nie wydał zgody na publikację. Zgodziła się na tę publikację jego żona. Po jego śmierci rzecz oczywista. Helena Morawska nie była zazdrosna o Halinę Poświatowską. Nie musiałam jej namawiać do wydania listów. To ona podjęła decyzję o ich publikacji. Tak naprawdę to Helena była tą drugą. Kiedy 2 lata po śmierci Haliny została żoną Ireneusza, nie wiedziała o istnieniu poetki. Po ślubie znajomi polecili jej opowieść dla przyjaciela. Powiedziała potem mężowi kilka słów o Halinie, ale od razu wiedziała, że popełniła błąd. Nigdy więcej w ich udanym, trwającym 42 lata małżeństwie nie było tematu Haliny Poświatowskiej. Helena była wyrozumiała, wiedziała, że Poświatowska to inny etap w życiu jej męża. Przez wszystkie lata on nie wyrażał zgody na publikację listów. Mówił, że to dawna historia, młodzieńcze uczucie. Miał wątpliwości, czy to kogoś zainteresuje. Do mnie także pisał, że prawdopodobnie ich publikacja nie znalazłaby czytelników, bo listy były zrozumiałe tylko dla nich. Prawdziwa przyczyna odmowy była bardziej prozaiczna, ale niezwykle szlachetna. Poznaliśmy ją dopiero po śmierci Morawskiego w 2011 roku. Ireneusz nie chciał tymi listami, w których dużo miłości i oddania zranić swej żony, powie Mariola Pryzwan Weronice Płochej w wywiadzie. Wracamy. Jest rok 1957. Konsekwentnie do swojej sytuacji Haśka czyta książki i wiersze związane ze śmiercią. Głośno je recytuje, denerwując matkę. Stanisława Mygowa przez wiele lat była cichą bohaterką dramatu powolnego umierania córki. Mama będzie konsekwentnie podsycać nikły płomyk nadziei na przyszłość, o której myśli z drżeniem. Dba o dietę Haśki, dba o jej urodę, dba o jej wykształcenie, przynosi jej książki. Do szpitala przynosi jej przepisane własnoręcznie na maszynie wiersze. Czuwa przy szpitalnym łóżku i przerażona tęskni za nią, gdy ta jest w Stanach. Porozumienie tych dwóch kobiet, ich wzajemny stosunek do siebie, to wymagałoby chyba następnej książki. Lektura listów Haliny do mamy jest takim miłosnym zapisem, który już mamy w historii literatury. Jest zbiór listów na przykład Słowackiego, jest zbiór listów Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej do własnej rodzicielski. Poświatowska miała niesamowity dar porozumiewania się z własną mamą. Halina zalicza kolejny pobyt w klinice i kolejną przyjaźń z Anną Orłowską, psychologiem, pacjentką i pracownikiem profesora Aleksandrowicza. Ma pamiątkę po wojnie, niedopykalność obu zastawek. Spotykają się jako pacjentki. W 1957 jest pierwsza próba uleczenia Haśki poza krakowską kliniką u profesora Mulla. Nie udaje się profesor Mull. Twierdzi, że ona się nie kwalifikuje do leczenia. Aleksandrowicz ponawia próbę. Wymyślił, że wyśle ją na zachód, do Ameryki. Potrzebny jest bogaty Amerykanin, który by sfinansował to przedsięwzięcie. Jak wiadomo, bogatych Amerykanów, którzy zechcą uleczyć polskie pacjentki, jest niewielu albo i w ogóle ich nie ma. Kto po
pomaga? Ano pomaga starowiejska morsztynowa. Zwraca się do Witlinów, którzy mieszkają w Ameryce. W tamtym czasie Haśka debiutuje w życiu literackim. I ten debiut uważa za właściwy. Udaje się do Gestowa na kurację. Na kurację poznaje Helmuta Gilnera, filozofa zafascynowanego Nietzsche. Jest żonaty, ma córeczkę. Nic z tego nie będzie. Matka na jej zwierzenia odpisuje: nie będę kolekcjonować twoich mężów w rodzinnym grobowcu. Po rozstaniu z Helmutem Halszka skraca pobyt na kuracji, wraca zrozpaczona, przeżywa boleśnie rozstanie. Profesor Aleksandrowicz rusza do ataku. Cel: Filadelfia. Trzeba działać. Tam uleczą Haśkę. Jest cień nadziei. Ona się w tym czasie spotyka z Ireneuszem. Witlin na odległym kontynencie pracuje nad pomocą dla niej. Prosi o szczegóły związane z życiem i twórczością. Napisze artykuł, rozpropaguje wśród Polonii. Będzie, że tak powiem, aktywnym w zbieraniu pieniędzy na jej utrzymanie i leczenie. Mglisty pomysł wyjazdu do Stanów nabiera realnych kształtów. Proszę pamiętać, to są lata 50. Wyjazd do Stanu był wyjazdem jak na Marsa, zarówno ze względu na pieniądze, jak i na możliwość otrzymania paszportu. Trzeba się starać o ten paszport, trzeba się starać o zaproszenie. Ci, którzy zapraszają, muszą pokryć koszty pobytu i utrzymania, a Halszka jedzie się leczyć. W 1958 poznaje Śliwiaka, aktora i poetę. Ten zaprasza ją do piwnicy pod Baranami. Tam recytują jej wiersze, to się spotyka z jej oporem. Finalizuje się sprawa wyjazdu. Zanim jednak wyjedzie, pracuje nad pierwszym tomikiem. Nie zraża się opinią Szymborskiej, która stwierdziła, że na debiut to trzeba czekać i 10 lat. Haśka była uparta. I taka pozostała. Jej upór w pewnych sprawach, w pewnych momentach był twórczy. Należało słuchać siebie, nie innych. I to ona miała rację, nie otoczenie. Była silną osobowością. Przygotowuje się do wyjazdu. Wypełnia papierzyska, odpowiada na głupie pytania. W międzyczasie wyjeżdża do Rabki. Po 100 tysiącach zabiegów i wypełniania milionów dokumentów wsiądzie na statek i dowie się, że lekarz pokładowy nie zgadza się na jej podróż. Rodzice podpisują dokument, w którym biorą na siebie odpowiedzialność. Ona wyrusza do Stanów. Po co? Teoretycznie po życie, ale my znamy ciąg dalszy. W chwili, kiedy jest na statku, kiedy rodzice podpisują odpowiedzialność, nikt nie wie, ani rodzina, ani przyjaciele, ani ona sama, czy kiedykolwiek wróci do Polski i czy wróci żywa. Ona wdycha radość życia, ale jej oddech jest podszyty strachem, jak zawsze. Ciekawość jest silniejsza. Czepiam się barw i zapachów, ciągle muszę potwierdzać swoje istnienie, tylko muzyki nie słucham, bo nie umiem. Wszystko jest świeże, nowe, upragnione. W tym moim świecie nie ma odrobiny przesytu, jest tylko głód, napiszę do Ireneusza. Na Batorym spotyka szermierza, Jerzego Twardokęsa. Ten jest nią zafascynowany. Właśnie opuścił żonę i ojczyznę. Potem spotkają się w Stanach, on się zdecyduje na migrację. Lekarz pokładowy czuwa. Zabrania im kontaktów. Twardokęsa informuje, że Halina Poświatowska jest śmiertelnie chora. Zabrania amorów. Podróż się kończy. Halszkę witają Fiedorowiczowie. Pojęcia o ich istnieniu nie miała. To rodzina. Przyznali się do pokrewieństwa w chwili, gdy byli już pewni, że
Witlinowie się podjęli opieki nad halszką. Koszty utrzymania i leczenia przerosłyby ich finansowo. Proponują jej swój dom, pokazują jej Nowy Jork, ona patrzy z podziwem na wujka, ciotka nie jest jej miłością. Halszka w tym ich domu zmywa, sprząta, ciężko pracuje. Ciotka widzi w niej rywalkę. Młoda, piękna kobieta zdobywa serca otaczających ją mężczyzn. Nie dziwi, że jej wujek jest nią zafascynowany. Rozstają się po operacji, gdy ciotka nabiera pewności, że zaproszona młodość ją pokonała. Póki co Haśka zderza się z bogactwem Ameryki w domu krewnych. Telewizor, lodówka, suszarka, ekspres do kawy, sprzęty w Polsce dostępne nielicznym albo zgoła nieznane. Czeka w Stanach na termin operacji. Poznaje Zacharasiewiczów i Witlinów. W domu Witlinów czuje się swobodnie. Można rozmawiać o literaturze, śmiać się, żartować. W Stanach jest jeszcze jedna część rodziny. Kuzynka ojca Zofia Merda i kuzyn Jerzy Bigosiński. On ją wesprze. Już po operacji, w staraniach o pozyskanie stypendium i miejsca w college'u. Data operacji zostanie przesunięta, Halszka zamieszka u Dereniów. Jest to dom Amerykanina, lekarza polskiego pochodzenia, który będzie ją operował. Ona boi się coraz bardziej. I słusznie, dzięki Dereniowi w zasadzie dochodzi do zabiegu. Stan serca jest tak zły, że bez karkołomnej decyzji, stanowczej przede wszystkim Derenia, nie doszłoby do zabiegu. Zszyto serduszko nylonową nicią. To tak w największym skrócie. Przedtem było to mordercze czekanie, z którym nie umiała sobie dać rady. Stan nerwów opóźnił decyzję. Listy od i listy do były lekiem na całe zło. Pisała do mamy i do przyjaciół. Nie poddawała się, a przed operacją wysłała list pożegnalny do matki. Liczyła się z najgorszym. Oswajała lęki, ale strach wracał. Można było go stłamsić, zdusić. Przychodził co i rusz. Halina Poświatowska to jest podobno człowiek i podobno ma umrzeć, jak wielu przed nią ludzi. Halina Poświatowska właśnie teraz się trudzi nad własnym umieraniem. Na spotkania w szpitalu szykuje się tak jak zawsze. Z uwagą, jakby to było najważniejsze. I jest. Wyraz tej kobiecości zapewnia jej przychylność otoczenia i medyków. Tych, którzy decydują o jej losach. Wszystko kończy się dobrze. Ona przeżywa operację, jest naprawiona. Dziś wiemy, że ta operacja przedłużyła jej życie o 9 lat, a gdyby nie było tego zabiegu, żyłaby może 2 lata. Pisze do profesora Aleksandrowicza. A teraz, po raz pierwszy w życiu, zaczynam się podejrzewać coś takiego jak przyszłość. Poszłabym na uniwersytet, studiowałabym język angielski i literaturę oczywiście. Co pan o tym myśli? Zanim zacznę mówić, muszę wiedzieć. Jej decyzja o pozostaniu w Stanach budzi popłoch. Wspiera ją tylko Bigosiński. Krewnym i znajomym mówi, że jeśli nie dostanie stypendium, wyjedzie. Wspólnie z Bigosińskim piszą listy do college'u. W załączeniu jest debiutancki tomik. Trzy szkoły odpowiadają pozytywnie. Zanim jednak dotrze odpowiedź, zanim się rzecz rozstrzygnie, ona zaczyna zwiedzać metodycznie Nowy Jork. Chce poznać miasto. Zwiedza muzea. Po wizycie w jednym z nich napisze. Śpiący jednorożec, ponieważ jesteś piękny, dla ciebie jest moich kolan miękkość, aksamit mojej sukni podpełza pod twój sen. Ponad uśpionym świecę sierpniowym firmamentem i gwiazdy oczu moich spadają w białą sierść. W opowieści dla przyjaciela napisze o Nowym Jorku. W listach do Śliwiaka spojrzy na Nowy Jork i Amerykanów.
Pod skrzydłem samolotu jasno-szary, prześwietlany zachodem New York. Nie sądziłam, że zobaczę go tak nagle. Chwytam popielaty zarys wyspy zapadającej się w błękit oceanu. Błysk słońca na iglicach wież. Zwarta masa budynków ciemnieje, rozszerza się, pomiędzy domami widzę pojedyncze drzewa. Kamienne miasto jest szare. Osypujący się z budynków pył grubą warstwą przykrywa trawę i drzewa. Prostopadle wyrastają betonowe ściany drapaczy, granitowe skały przebijają przez wątłą trawę centralnego parku. Wyrosłe na kamieniu miasto wypełnia swym oddechem każdy kawałek przestrzeni. Śliwiaku kochany, nie gniewaj się o niepisanie, bo mi będzie jeszcze smutniej. A jest, a nawet różne miłe wiadomości z kraju. I nawet to, że mocnieję sobie, nie jest w stanie odpędzić tej przybrzydłej handry. Najpierw podobno przybył sobie przekrój, przez który różni mieli o czym podumać. Potem książeczki takie śmieszne i całkiem zielone. Abstrahując od różnych obiektywizmów, one mi się podobają. Chociaż najchętniej schowałabym głęboko i nie pokazywałabym nikomu. Jakie to śmieszne, że teraz będą się nad tym pastwić. Jak nad całkiem rzetelną poezją. A przecież to tylko wierszyki. Chwilki. Mogą być nawet zielone, czemu nie? Podobno brzydko u was i biednie, ale to nieprawda. Prawda, ja tam muszę przyjechać, bo na przekór memu zdrowieniu zdechnę tutaj z całkiem fantastyczno-psychicznych przyczyn. I kłopot byłby dla wszystkich odpowiedzialnych, bo ubezpieczona nie jestem. A za ostatnie posługi płaci się tu także w dolarach. Dolar potrafi pięknie urozmaicić życie, nawet mnie, chociaż nie mam. Gdybyś wiedział, jak dokładnie wyliczono, co, za co, ile i jakby to było ewentualnie na przyszłość. W tę przyszłość zaglądają mi wszyscy. Oglądają mnie w kółko, patrzą, czy się przypadkiem nie zadyszę i nie stwierdzają, no tak, ale pracować nie będziesz jeszcze mogła przez parę miesięcy. Albo New York ładny, lubią te głębokie ulice i to, że aż tyle okien naraz się świeci. I tam też pewnie ludzie. I taki natłok problemów. Gdyby psychiki wytwarzały jakąś atmosferę, to tu byłaby najgęściejsza. To jest las z ludzi i z okien i zganiających w tę i z powrotem napisów. Ci ludzie są ładnie urządzeni w życiu, zbudowani w życiu. Mają zawód, dzieci, dom, auto, telewizję, koniec. Wszystko inne lekceważą. Która to forma reakcji jest mordercza, bo przekreśla wszelkie dyskusje. I to ciąży. I chcąc, nie chcąc, czujesz się jakoś pusto, samotnie, nieprzydatnie, niepotrzebnie. I nawet nie bardzo możesz pogardzać, bo oni są mądrzejsi. Praktycznie mądrzejsi, rozumiesz? Zostaję zaproszona do koledżu na rozmowę. Dostaję propozycję. Jeśli zostanie zakwalifikowana, opłacą jej rok studiów, akademiki i utrzymanie. Bigosiński jest podniecony. Nikt tyle jej nie zaproponuje. To jest czas dobrych wiadomości. Grochowiak we współczesności pisze o jej debiutanckim tomiku. Sam Grochowiak. Notatkę do Ameryki przysyła mama. Są egzaminy do szkoły, kontrola lekarska i lekarz mówi, jesteś zdrowa. Na to czekałam. Zaprzyjaźnia się z Karoliną Karpińską. Odpoczywa, uczy się, pije życie na umów. Poznaje Kosińskiego, Jerzego Kosińskiego, tego odmalowanego ptaka. To jedno z tych spotkań, do których wraca bardzo niechętnie. Zafascynowana i zniesmaczona. Oskarża go o to, że nie napisał samodzielnie malowanego ptaka. Jest wściekła na niego za nienawiść do własnego kraju, a on z niej kpi. Halina zrywa tę znajomość. Kosińskiemu zależy na pieniądzach, na dużych pieniądzach. Nie ukrywa swojej cynicznej twarzy. Chce zrobić karierę za wszelką cenę. A Halina uważa, że takich jak on powinno się zabić. Tak go nienawidziła. Na samo wspomnienie Kosińskiego bije jej mocniej serce. Pierwszy semestr w koledżu jest klęską. Ciężka praca włożona w naukę nie przyniosła rezultatów. Ambitna, świetna uczennica
musi się pogodzić ze swoją porażką. Nie odpuszcza. Wyniki z drugiego semestru są oszałamiające. Wszyscy stawiają ją za wzór. Ile ją to kosztowało, wie tylko ona i jej zszyte serce. Tęskni za krajem, a szkoła ją odrzuca. To był zły wybór. Znowu jest najlepsza. Tam w tej szkole poznaje ludzi, którzy potrafią jej powiedzieć, że jest w tym koledżu tylko dlatego, że jest śmiertelnie chora, że jest Polką. Inni, którzy są zdolniejsi od niej tylko dlatego, że nie są obcymi, nie mają możliwości uczenia się w tej szkole. To ją boli. Po 2 latach postanawia swój pobyt w koledżu skrócić. Chce się uczyć latem i na wiosnę odebrać dyplom. Trafia na letnie kursy na Columbia University, ale to za dużo na jej serce i ona tego nie bierze pod uwagę. Profesor Aleksandrowicz postanawia ją odwiedzić w Stanach. Widzi ją przemęczoną, ostrzega ją. Stwierdza anemię, a nasza bohaterka poznaje kolejną miłość na swojej drodze. Jest to Józef Margolis. Prowadzi kurs współczesnej filozofii. Żyd rosyjskiego pochodzenia, żonaty. Są dorośli, wiedzą, że nie ma szans. Każde pójdzie w swoją stronę, rozdzieli ich ocean. On ma w dorobku około 30 książek, zajął się problemami z zakresu filozofii, z których ważniejsze to metafizyka, epistemologia, filozofia języka. Szczególnie zajmuje się filozofią sztuki. Łączy to wszystko z koncepcją z zakresu teorii kultury, realizmu kulturowego, napisze Monika Bokiniec w artykule o nim. Po tym związku Haśka napisze do mamy. Nie ma miłości. Tyle mam już lat, tyle wydarzeń, tyle zużytej energii, czasu opuchłego czekaniem i po co? Taka jestem głupia, że szybko, od razu nie wróciłam. Do twojej troski i ulic Krakowa. Któż to się skazuje na banicję tak dobrowolnie, tak lekko, z takim uporem, z taką niekonsekwencją? Kolejny rok szkolny przynosi przyjaźń z Jasuko nogami. Poznają się na kursach szekspirowskich. Obie jednocześnie w ukryciu płaczą nad kwestią z króla Lira. To kolejna przyjaźń na chwilę. Nie będzie szans na żadną wizytę Jasuko w Polsce, do której Haśka postanowiła wrócić. Powoli żegna się z Ameryką. Pomieszkiwała u wspomnianej Caroline i dzięki niej przebywała w Muzeum Metropolitalnym i oglądała tyle wspaniałości prywatnie jako jej koleżanka. Haśka odbiera dyplom, jest wychwalana za pracowitość i otwartość umysłu. I co robi? Odrzuca propozycję uniwersytetów amerykańskich. Profesorowie z jej rodzimego koledżu obrażają się. 11 lipca 61 roku odpływa do Polski. Najpierw było tak, że wszyscy byli zatroskani tym, że przyjeżdża i kto ją utrzyma. Potem było tak, że wszyscy byli oburzeni, że z Ameryki wyjeżdża. A ona napisze, kto potrafi pomiędzy miłość i śmierć wpleść anegdotę o istnieniu. Zgarniam brunatne plastry książek, nasłuchuję brzęczenia słów. Pomiędzy miłość i śmierć nikt nie potrafi. Po powrocie spotyka się z rodziną, znajomymi Ireneuszem. Rozpoczyna o starania, o studia i mieszkanie. Uczy się do egzaminu. Jej profesorowie to profesor Ingarden i profesor Izydora Dąbska. Popierają jej starania. W 62 zamieszkuje w domu literatów. Pełno u niej jak w akademiku. I zdarza się katastrofa.
Miłość, która zwie się Lubomir Zając. Brudny alkoholik, który nie wiadomo czym ją ujął. Zakochała się. Nikogo nie słucha. Kiedy on kradnie ikonę, ona winę bierze na siebie. Kiedy ją porzuca, ona zażywa tabletki. Podejmuje próbę samobójczą. Kiwają nad nią głowami. Tyle trudu, przebyty ocean, a ona marnuje przywrócone życie. Po tym epizodzie Ireneusz milknie. Na zawsze. Nie pomagają prośby o upublicznienie listów. Nie pomaga napisana opowieść. Potem jest kolejny wypadek. Siostra poprzestawiała butelki i ona napiła się jedyny zamiast kardiamidu. Znowu szpital. Aśka wydaje tomik z dedykacją dla profesora Aleksandrowicza. Czuje się coraz gorzej. Przed nią jest doktorat. Ma się odbyć staż u doktora Augustynka. Będzie się zmagać z jego propozycjami łóżkowymi, obawiać utraty pracy z powodu odmowy owych usług i z powodu usunięcia na emeryturę Ingardena i Dąbskiej. Nasza bohaterka zaczyna coraz częściej chorować. Stara się jednak o wyjazd do Francji. Zamiast paszportu dostaje odmowę. Po drodze dowiaduje się, że być może jest to przyczyną jest Lubomir Zając. Wreszcie wyjeżdża i zwiedza. Zanim jednak wyjedzie, będzie szczegółowo i namiętnie odpytywana z pobytu w Stanach. Nie brakuje nasyłanych pracowników służb. Potem jest kolejny traumatyczny kontakt. To kontakt z Nowakiem i z Grochowiakiem. Romansuje z poetą, którego żona jest w ciąży z 5. dzieckiem. Choroba u niej postępuje. Na moment udaje się nawiązać kontakt z Ireneuszem. Na publikację listu się nie zgodzi, a na opowieść zgodzić się nie musi. Ona może ją opublikować. Na uczelni Haśka zjawia się coraz rzadziej, bo choruje. Pracuje nad listami Ireneusza. Dostaje od niego parę słów i troszkę jest lepiej. W 1966 roku idzie w romans z Janem Adamskim. Staje się konkurentką innej wielkiej poetki Anny Świerszczyńskiej. On się opiera, potem się poddaje. Już po śmierci Haśki rozwiedzie się z Anną. A Haśka Adamskiego uważa za świętego. Jego wyrzuty, jego wątpliwości wobec żony ją bawią. Spędza wakacje w Jugosławii z nim i ze swoją amerykańską przyjaciółką. Zdaje egzamin z francuskiego, przebywa w Paryżu. Paryż ogląda zza szyb taksówki, nie ma sił, szans na bieganie po schodach. I robi tak. Jeden dzień zwiedza, dwa odpoczywa. Wraca do domu, ale jest chora. W 1967 publikuje opowieść dla przyjaciela. Romans z Adamskim trwa, a Haśka ląduje w klinice. Szykuje się następna operacja. W Warszawie. Czyta Biblię i Huxleya. Boi się. Operacja się nie udaje. Poetka umiera 11 października 1967 roku. Jutro. Gdy moje usta wiatr poniesie, srebro rozchwiane nie będzie istniał. Ani świerk, ani żółty jaskier, ani przydrożny kamień. Tylko ludzie chwilę postoją. Zrobią znak ręką, że to już koniec. Zgaszą słońce, zgarną rudą pszczołę, trawy, kamień odejdą. Dziękuję.